Słuchaj, przed chwileczką jest ich 315 w województwie, z czego w Koszalinie i w naszym powiecie starogardzkim jest ich najwięcej, z czego jesteśmy bardzo dumni, ale też przypatrujemy się tym kołom, które się zawiązały i niedawno, i wcześniej, które przyjechały z całego województwa. Jest takie powiedzenie, że od myszy po cesarza wszyscy żyją z gospodarza. Ale możemy powiedzieć, że jest też takie powiedzenie, że od, nie wiem, od Karpat po Gdyni wszyscy żyją z gospodyni. Bo te gospodynie wiejskie, to one żywiły, one po prostu, te panie wszystkie, jak ci żołnierze szli na wojnę, to oni ich tam karmili. Jak przyszli na przykład, jak przyszli partyzanci, to też im pomagali. Także jak chłopa nie było, to domem, gospodarstwem zajmowały się panie, tak? Także wielki szacunek dla pań, dla was wszystkich i mam nadzieję, że wszystkie osoby będą tutaj mile z nami spędzały czas. I już panie Mariuszu oddaję głos. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu dyrektorowi. Proszę państwa, dwa słowa. Jak pan dyrektor powiedział, reprezentuje Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej. To jest działanie dedykowane i celowe, ukierunkowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Nasz zespół tworzą trzy osoby. Marek Habior, który jest w tej chwili nieobecny, ale będzie obecny w trakcie debaty. Kolega Mieczysław Podsiadło, który tam z tyłu stoi. No i moja skromna osoba, Mariusz Rzosko. W pierwszej części interesujące wystąpienie pod tytułem Zasady funkcjonowania i ubiegania się o dofinansowanie kół gospodyń wiejskich przedstawią nam panie dyrektor z Zachodniopomorskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pani Emilia Niemyt oraz pracownica Armii Ruch Szczecinie, pani Anna Lewandowska. I tutaj mamy przeznaczone pół godziny, tak żebym prosił przestrzegać tego reżimu. Ja zresztą będę pilnował. W drugiej kolejności zaprosimy państwa, panie z Urzędu Skarbowego ze Stargardu, panią Joannę Bejn-Skibińską i panią Annę Tarę. No, Urząd Skarbowy to jest taka poważna instytucja, także rozumiem, że nie musimy się niczego obawiać. A panie przedstawią nam te informacje, które dla nas będą istotne. I tutaj mamy już później przerwę, pierwszą przerwę przewidzianą kawałą i myślę, że po tych dwóch wystąpieniach pozwolimy sobie na, jeżeli uda się wygospodarować, 10-15 minut na pytania. A teraz bardzo proszę o zabranie głosu panią dyrektor. Bardzo serdecznie wszystkich witam. Trochę będę zdeprymowana tym, ponieważ na takich spotkaniach zwykle jestem sama z moją, bez mojej rodziny, ale dzisiaj niestety towarzyszy mi mąż i tak nie bardzo. Oczywiście, bo będę się jąkała. Ale proszę o wyrozumiałość. Proszę państwa, bardzo serdecznie wszystkich witam. Przede wszystkim jest mi bardzo bliska państwa działalność. I bardzo się ucieszyłam w momencie, kiedy otrzymaliśmy informację, że Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zainicjowało właśnie taką działalność jak koła gospodyń wiejskich. Nie myśleliśmy, że nam przyjdzie w udziale opiekować się działalnością kół gospodyń wiejskich. Byliśmy przekonani, że to, no tak jak tutaj dyrektor generalny obok mnie siedzi, to oni wezmą całą pieczę, a oni zbijają śmietankę z naszej ciężkiej pracy. To znaczy promują, otrzymują oklaski, organizują dla państwa miejsca, w których możecie się wystawiać, a my ciężką pracą rejestrujemy, a potem finansujemy. I na koniec niestety musimy oczekiwać od państwa sprawozdawczości z tych drobnych pieniędzy, ale myślę, że te choć drobne pieniądze na początek waszej działalności na pewno się przydały. Zarejestrowały się u nas 154 koła
w 2018 roku. Był to początek bardzo burzliwy i ci, którzy rejestrowali się do końca zeszłego roku, wiedzą, jak było to ciężkie zadanie, chociaż udało nam się dopiąć i 154 koła otrzymały też dofinansowanie. Nie skończyło się to na 2018. W 2019 roku, oczywiście ja nie pamiętam, co tam jest na tych slajdach, ale może będę w ramach tego. 156 wniosków złożyło o wsparcie i wypłacono dla tych pozytywnie rozpatrzonych decyzji 488 tysięcy złotych. Koła gospodyń mogą prowadzić taką działalność po to też, żeby prowadzić działalność statutową. Ten statut na początku przy rejestrowaniu Państwo otrzymali taki wzorcowy, ale możecie go modyfikować. Tylko wtedy zarząd musi wyrazić na to zgodę zgodnie z procedurami. Także wszystko jest możliwe, że możecie poszerzyć swoją działalność statutową. Nie jest ona ograniczona tylko tym statutem i tym katalogiem informacji, które są zawarte w takim wzorcowym statucie. Zachęcam w każdym bądź razie do tego, aby rejestrować te koła. Do 30 koła, które są nie więcej niż 30, mające 30 członków, otrzymają dofinansowanie 3000 zł. 4000 zł, te, które od 31 do 74 członków. Nie, maksymalnie 75. Od 76 będzie to już takie bardzo duże koła, będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości 5000 zł. Ja bardzo serdecznie życzę wszystkim wytrwałości w działalności, coraz nowszych, genialnych pomysłów, aby jak najwięcej mogli Państwo mieć, czerpać satysfakcji ze swojej pracy, jak i zachęcać do działalności, inicjować działania we waszych wsiach. Dziękuję bardzo. Halo? Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło, że jestem dzisiaj tutaj z Państwem i mogę przedstawić podstawowe wiadomości o funkcjonowaniu, a także odpowiadać na Państwa pytania, jeśli się jakieś pojawią, na temat funkcjonowania kół na najmu lokalu. Ale jeżeli są koła gospodyń, w skład majątku, którego znajdują się również lokale, których prowadzą swoją siedzibę, może to być księga wieczysta, może to być również akt nabycia takiej nieruchomości. Wówczas musi wiedzieć, że tej formy już prowadzić nie będzie mogła. Czyli są to dochody przede wszystkim z działalności statutowej, z tytułu składek członkowskich, są to darowizny, zapisy, dotacje, pomoce finansowe, również ze sprzedaży wyrobów sztuki ludowej, w tym rękodzieła rzemiosła ludowego i artystycznego lub żywności regionalnej. Że z tytułu najmu, sprzedaży, dzielimy, żeby było na bieżąco, żeby było rzeczywiste, ze stanem, który Państwo posiadacie, z dokumentami przede wszystkim, tak? Numer dowodu księgowego, faktura, paragon, dowód księgowy, który Państwo wystawicie na udokumentowanie swojej sprzedaży dzielnej, przychody, które osiągacie Państwo ze składek członkowskich, z darowizn, z zapisów, z dotacji. Czyli pierwszy punkt określony w tym artykule 24. W kolumnie szóstej wszystkie przychody, które Państwo osiągniecie ze sprzedaży swoich wyrobów, sztuki ludowej. W ramach działalności, w ramach rolniczego handlu detalicznego, czy sprzedaży bezpośredniej jako koła gospodyń wiejskich, czy ewentualnie jako indywidualni producenci rolni. Pewne uwarunkowania, o uwarunkowaniach prawnych, podatkowych było mówione, jak tylko zasygnalizuję, to wspierały koło gospodyń wiejskich w innych województwach. Często było, że wasza działalność statutowa nie wiąże się z pozyskiwaniem tych. Koło gospodyń wiejskich zawsze mi się marzyło, żeby to koło założyć. I przyszły takie warunki, że się udało. Więc teraz się zastanawiamy, bo niestety Mierzyn jest bardzo dużą miejscowością, ale nie mamy pomieszczenia. I to jest główny nasz problem. Bardzo dziękuję. Chciałbym jeszcze, żeby Pani przedstawiła swoje koleżanki z koła. Moja koleżanka. Proszę.
przedstawić. Pani Agnieszka Żywica jest księgową z zawodu, prowadzi nam właśnie te sprawy księgowości i działa też, śpiewa w naszym lokalnym zespole. Kto następny z Państwa? Bardzo proszę. Dawid, skąd Pani jest? Dziękuję Państwu. Jestem przedstawicielką Koła Gospodyń Wiejskich Morzyczki Zieleniewo. Nie mogłabym skorzystać z okazji, żeby wszystkich Państwa, a zwłaszcza Koła Gospodyń, zaprosić za tydzień na Złotą Dynię do Morzyczyna nad Jeziorem Niewiem, której do Złotej Dyni jesteśmy głównym organizatorem od 17 lat. Jest to ogromna impreza, zbierają się tam bardzo dużo, jest około 200 wystawców, wszyscy stoimy nad jeziorem, co najważniejsze, nic nie płacimy. Stajemy, handlujemy, zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Nie jest taki przypadkowy, promujemy dynię i wyroby z dyni, bo dla nas najważniejsza jest ta dynia, tak? Wszystko, co robimy, staramy się opierać na tej dyni, bo dynią się zajmujemy, że tak powiem, od 18 lat. Bardzo dziękujemy. Witam serdecznie. Jestem reprezentantką naszego nowego koła gospodyń wiejskich w Pawlinie, Aktywne Kobiety. Koło mamy otwarte, znaczy założone koło mamy od grudnia tamtego roku. Jest nas 18 kobiet, z czego najstarsza uczestniczka ma 75 lat. Także to też bardzo ciekawie nam to wyszło, bardzo dużo dzieci przyszło. Było się potem szczęśliwe i zadowolone dzieci. Bardzo wcześnie powstawały i trzeba było ich odprowadzić już do domu. Naprawdę natłok tych dzieciaków była niesamowita. Proszę się przedstawić, skąd Pan jest? Ja pozwoliłem sobie tutaj podnieść tą dłoń. Widząc tu na to miejsce, słyszę o morze tutaj moich koleżanek. Szanowni Państwo, Ireneusz Krakowski, ja się nazywam, przyjechałem z gminy Bierzmik, powiat koszczyński, w towarzystwie pań z dwóch kół gospodyń wiejskich. Ja nie jestem członkiem koła gospodyń wiejskich. Od dwóch miesięcy jestem na stanowisku dyrektora. Czas już nie ma, przykro mi bardzo. To jest ważny temat. Myślę, że w kuluarach będzie można to wyjaśnić i ustosunkować się do tego. A teraz chciałbym poprosić o zabranie głosu panią Annę Pawlak, reprezentującą Fundację Banku Gospodarstwa Krajowego. Dzięki jej wystąpieniu dowiemy się, w jaki sposób właśnie ta instytucja może wspomagać koło gospodyń wiejskich. Wystąpienie pani Anny jest zatytułowane Alternatywne źródła pozyskania wsparcia dla kół gospodyń wiejskich na przykładzie Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego. Bardzo proszę Pani. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich serdecznie. Jednocześnie przepraszam najpierw za spóźnienie, później wyjście, ale było to podyktowane tylko i wyłącznie obowiązkami służbowymi, które musiałam spełnić. Cieszę się bardzo, że przybyliście tak licznie i bardzo się cieszę również, że widzę tyle znajomych osób, bo serce raduje. Widać, jak bardzo mocno się aktywizujecie, jak bardzo mocno chcecie działać na rzecz swoich wspólnot. Tematem mojego wystąpienia są alternatywne źródła pozyskiwania wsparcia dla właśnie kół gospodyń wiejskich, na przykładzie Fundacji BGK. Przede wszystkim chciałam powiedzieć, że jestem pracownikiem Banku Gospodarstwa Krajowego. Bank Gospodarstwa Krajowego to jest bank państwowy, bank, który pełni funkcję społecznego, która dba o poprawę społeczną, gospodarczą rozwoju kraju, bo poprawę przede wszystkim życia mieszkańców całej Polski. Realizujemy wiele projektów bardzo mocno infrastrukturalnych, których celem jest wzmocnienie potencjału gospodarczego naszego kraju. I właśnie Bank Gospodarstwa Krajowego, który ma 95-letnią tradycję, założył fundację, którą nazwał imieniem Steczkowskiego. Dlaczego nazwany została Steczkowskiego? Przyznano jej imię Steczkowskiego, dlatego że to był nasz pierwszy prezes Banku Gospodarstwa Krajowego. I ta fundacja, której misją jest aktywizowanie i wspieranie obywateli na różnych etapach ich życia, przede wszystkim koncentruje się na takich dwóch obszarach strategicznych działania. Jeden obszar to jest obszar edukacja finansowa, drugi natomiast to jest budowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. Jak rozumiany
ważne są te dwa aspekty. Jeżeli chodzi o tą działalność taką edukacyjną, to realizujemy wiele projektów na rzecz wyrównywania szans rozwoju na wsiach oraz tutaj mocno też stawiamy na projekty dla młodzieży z miast. Śpiewaliśmy w naszych pieśniach. W naszej prezentacji jedna z pań odgrywała rolę królowej Wyspy Woli, a pozostałe ubraliśmy w barwne ludowe stroje, które nazwaliśmy współczesnym ludowym strojem domysłowskim. W połowie maja 2018 roku spotkaliśmy się u państwa Marii i Ryszarda Kozłowskich i wspólnie zaczęliśmy układać nasze pieśni. Dziękuję za to pytanie. Przede wszystkim chodziło o to, żeby uniknąć sytuacji, których na pewno Państwo doświadczyli, jeżeli działaliście na tej działalności Waszej jako koła gospodyń wiejskich niesformalizowanych. Dlatego, że często nawet na takich dożynkach czy różnych imprezach, festynach, które były na obszarach wiejskich, pojawiali się tutaj akurat przyjaźnie nam nastawieni urzędnicy z Urzędu Skarbowego. I po prostu było wiele nieprzyjemności z tego tytułu, a chcieliśmy tego uniknąć. Druga rzecz. Wydaje mi się, że oprócz tego, że dbamy, my jako agencja tutaj i myślę, że inni ludzie, którzy działają w branży rolniczej, działamy po to, żeby ta wieś miała oblicze nowoczesne. Ale nie zapominajmy też o tradycji. I myślę, że to jest pokłosie tego sposobu postępowania. Dbajmy również o tradycję. A któż o tę tradycję lepiej nie zadba niż kobiety na wsi, niż aktywni ludzie, którzy mieszkają na wsi. Bo można równie dobrze kultywować tradycję, ale być nowoczesnym. I taka była tego idea. I myślę, że Państwo z tego skorzystaliście i ta działalność będzie służyła aktywizowanie przede wszystkim wsi, ludzi, którzy tam mieszkają, bo formalnie łatwiej będzie zdobywać też inne środki, które pomogą w tej działalności. Zachęci się również do uczestnictwa młode osoby, bo już od 18 roku życia mogą być czynnymi członkami koła gospodyń wiejskich, ale dzieci, które się rodzą, też chętnie będą uczestniczyły w tych zajęciach, które Państwo zorganizujecie poprzez zajęcia i kulturalne, i również kulinarne. Na pewno będą chciały uczestniczyć w malowaniu wielkanocnych pisanych, czy innych wytworów Waszych rąk, które cieszą potem nie tylko oko, ale i sprawiają wiele przyjemności innym. Dziękuję bardzo. To był punkt widzenia przedstawiciela administracji, władz. Natomiast chciałbym zadać to pytanie również osobom, które bezpośrednio pracują w tej przestrzeni. Szanowni Państwo, czy rzeczywiście było to dla Was pomocne i uważacie, że to było konieczne? I dodam jeszcze tutaj, dla mnie zastanawiające jest to już i specjalnie dodanie, więc chcę kierować pytania. Co Państwo sądzicie o takiej szybkiej nowelizacji? Bo ustawa została przyjęta jesienią 2018, a nowelizacja już miała miejsce kwartał później praktycznie. Więc bardzo proszę, pytanie podstawowe, czy uważacie, że te ramy formalno-prawne są niezbędne dla Waszej działalności? Czy Was ograniczają w jakiś sposób, czy pomagają, rozszerzają zdolność działania? Bardzo proszę. Jeżeli chodzi o organizacje prawne różnych tworów, mam na myśli na przykład stowarzyszenia, bo mówimy tutaj o stowarzyszeniach gospodyń wiejskich. Kiedyś sama założyłam stowarzyszenie jedno, teraz razem prowadzimy drugie. Powiem Państwu, że ważna jest wiedza na temat tego, jak to prowadzić, bo często ludzie się boją otwierać cokolwiek, bo myślą, że to powoduje jakieś konsekwencje, brakuje im pomocy, jego wsparcia w zakładaniu, tworzeniu dokumentów. Teraz te ułatwienia, które się pojawiły, czyli że możemy założyć koło gospodyń wiejskich i mamy wsparcie właśnie w agencji, mamy możliwość, pomagają nam pracownicy w tym, że pomogą. No, ja mówię o tym, co teraz mamy na bieżąco, bo pracę zakładałyśmy na koło i spotkałyśmy się z dużą życzliwością, jeśli chodzi o wypełnienie dokumentów, o takie wsparcie prawne.
bo nie ma zbyt wielu osób w środowisku, które wiedzą wszystko. Ja jak zakładam stowarzyszenie, to też potrzebowałam pomocy doradcy. Akurat korzystałam, jeszcze nie będąc animatorem obecnym, ale korzystałam z pomocy doradcy biznesowego, który pomógł założyć statut, stworzyć statut, pomógł przygotować dokumenty do KRS-u. To nie jest proste. Wszędzie liczy się, czasami wystarczy dwie kratki, wypełnić to jak należy, jest problem. Także jeśli chodzi o zakładanie kół gospodarstw wiejskich, to my osobiście jesteśmy na bieżąco, wykładaliśmy, tworzyliśmy dokumenty w czerwcu i dzięki wsparciu agencji poszło nam to bardzo gładko, sprawnie i cieszymy się, że właśnie możemy tworzyć gotowe produkty i możemy właśnie je w sposób zgodny z prawem sprzedawać, przygotowywać i rozliczać się. Jesteśmy naprawdę bardzo jesteśmy zadowoleni, bo otrzymaliśmy wsparcie, chociażby na to, żeby sobie kupić zwykłą kuchenkę gazową, na której możemy przygotować, bo znowuż z racji na przykład realizacji różnych projektów unijnych, ja osobiście miałam problem z tym, że czasami jak chciałoby się przygotować jakąś partię żywności na festyn, no to jest problem, gdzie to ugotować, kto za to zapłaci. A tutaj, jeżeli otrzymujemy wsparcie, tak jak teraz otrzymaliśmy 4000 zł, to wiem, że możemy w siedzibie na przykład koło gospodyń, możemy kupić kuchenkę gazową, bo tak to tych środków no, nie mielibyśmy skąd zdobyć, nie? Więc jest to bardzo ważne, bo jest dodaje takie poczucie bezpieczeństwa, że można wykonywać, realizować swoje zadania zgodnie z prawem. Czyli generalnie zdaniem pani takie działanie było celowe i uporządkowało działalność stowarzyszeń i organizacji w obszarze wiejskim. Tak, ja patrzę z punktu widzenia właśnie osoby, która tworzyła stowarzyszenie. Dla mnie stowarzyszenie koła gospodyń wiejskich to są bardzo podobne twory, bo teraz się prawo zmieniło i również do dotacji typu społeczniki, mikrodotacje mogą koła gospodyń też występować. To też ułatwiło nam sprawę. Więc bardzo ważne jest sformalizowanie. Bardzo dziękuję. Powiedzieć tak, że koła gospodyń tworzą się żywy po deszczu. Więc jest to bardzo dobra w tym sensie ustawa, bo to jest też kwestia właśnie ustawodawcy w każdym zakresie. Jeżeli istnieją bariery lub nie ma wsparcia, to wiele organizacji, czy to są charakterze gospodarczym, czy społecznym, po prostu nie powstanie. Ta ustawa jakby otworzyła drogę rozwoju, a następnym etapem to w mojej ocenie będzie też występowanie już tych kół gospodyń wiejskich, ośrodki, także właśnie, także nie będą polskie tutaj na jednej z prezentacji widziałem, że chyba to koło gospodyń wiejskich, czy organizacja z tym związana, otrzymała środki z Ministerstwa Rodziny i to jest chyba program ASOS 60+, więc można powiedzieć, że dzięki temu tej ustawie i dzięki temu, że te koła gospodyń wiejskich powstają, będą one się z czasem profesjonalizowały i tutaj już kolega zapewne na ten temat powie więcej. No i teraz proszę o zabranie głosu tajemniczego pana Pawła Klimka, który jest przedstawicielem organizacji kryjącej się pod skrótem OWES. Panie Paweł, prosiłbym o odpowiedź na pytanie, jaki jest pana stosunek jako przedstawiciela ośrodka wsparcia ekonomii społecznej, a odnośnie działalności będzie dedykowane pytanie na pana pośrodka, dobrze? Panie Państwu, bardzo serdecznie. Nie czuję się do końca tajemniczą, ponieważ z częścią Państwa się znam, zresztą jako ośrodek wsparcia społecznej. Cała sieć zachodnio-polskiej sieci wsparcia ekonomii społecznej, bo to działamy na terenie całego województwa zachodnio-polskiego, a jako o ośrodku wsparcia obecnym, mówiąc w skrócie, na terenie całej Polski, jako jednostka akredytowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Natomiast odpowiadając na pana pytanie, czy to, że ustawa się pojawiła, to dobrze? Bardzo dobrze. Dlaczego to było ważne? Dlatego, że myślę, że to wiecie sami pisami, działając w swoich środowiskach osoby zrzeszone w świetle KGW wielokrotnie stawały przed takim dylematem, ok, działamy dla siebie, ale w sumie nic nie możemy aplikować porządne środki, albo jesteśmy bardziej przebudowani, bardziej zorganizowani,
organizujemy się jako stowarzyszenie, aplikujemy dużo pieniądze. Dla mnie nawet nie tyle to, że ustawa by się pojawiła, bo to jest bardzo ważne, kto to zresztą opisze, czyli możliwość prowadzenia formalizacji działalności odpłatnej, ale to, że ta ustawa została w jakiś sposób narzędziowana, to, że pojawiły się te 3, 4, 5 tysięcy złotych, po które organizacje mogą sięgnąć, z mojej perspektywy za małe pieniądze, w wymiarze lokalnym można robić dużo więcej i jeszcze sami zapuszczać projekty, znaczy takie pieniądze, które są namacalne, proste i zdolne do wykorzystania. Oczywiście, należy to sobie powiedzieć od samego początku, że im dalej w las, tym więcej drzew. Tutaj przywołany przykład tego, można sięgać po kolejne projekty, można realizować wszystkie zadania w sfery pożytku publicznego, czyli działać jak typowa organizacja pozarządowa. Oczywiście w ślad za tym idą inne obostrzenia, inne wymogi dotyczące aplikowania pośrodków. Ale ważne jest to, że w małych społecznościach mieszkańcy mogą się samoorganizować, mogą działać na swoich prawach społeczności i mogą funkcjonować w realiach gospodarczych. Niestety to jest myślę, takie moje gorzkie przemyślenie, że ustawa nie rozwiązuje wszystkich problemów, bo to nawet w trakcie dzisiejszej prezentacji było widać, że co prawda kwestie fiskalne to jedno, ale za chwilę mamy sanepidy, za chwilę mamy inne obostrzenia, od których nie uciekniemy i chcąc prowadzić niestety działalność w ramach realiów rynkowych, no, trzeba się testować. Bez znaczenia, czy to jest KGW, czy to jest stowarzyszenie, czy prywatny podmiot. Wiedzą, niewiedzą, umiejętnością poruszania się po przepisach trzeba dysponować. Na szczęście to, co chciałem po prostu podkreślić, nie jesteście Państwo sami, ale to nie była odpowiedź na pytanie. Bardzo dziękuję i jako ostatnią proszę o odpowiedź Panią Annę Tomę. Dużo już na ten temat zostało powiedziane, natomiast w mojej ocenie nadanie właśnie koła gospodyń wiejskich osobowości prawnej ma ogromne znaczenie, choćby nawet dlatego, że mogą samodzielnie aplikować. Dotychczas idąc nawet po środki o finansowanie w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego musiały być potrzebne innych instytucji, tym samym odbierając sobie tak naprawdę możliwość pokazania waszego dorobku. Dzisiaj jest ta możliwość, możecie pracować na swoją historię, możecie ubiegać się o wiele środków, możecie prezentować swoje pomysły. A wiadomo, że jak idzie się samodzielnie, to jednocześnie się podkreśla wagę tego, co się robi i szczególnie pracując na swoje dobre imię, dba się o wszystko, co się przekazuje. Dziękuję bardzo. I tutaj Państwo jesteście zgodni, a ja mam taką małą wątpliwość i tutaj już Pani Dyrektor to mówiłem wcześniej. O ile stowarzyszenie może aplikować o duże środki finansowe, o tyle koła gospodyń wiejskich mają dedykowane takie niewielkie kwoty. Ale co ciekawe, w ustawie jest zapisane tak, że stowarzyszenie może założyć rejestrowe, tak zwane, 7 osób. A jeżeli chodzi o koło gospodyń wiejskich, to ten próg ustawiony jest na poziomie 10 osób. Dlaczego, Pani Dyrektor? Do góry, do góry. Proszę Państwa, ja jeszcze wrócę do jakby poprzedniego pytania, dlaczego została wprowadzona nowelizacja. Między innymi dlatego, że po pierwszym tym rozdaniu, które było w jej pierwszej ustawie, która myślę, że była przeprowadzona bardzo szybko, dlatego że pojawiły się dodatkowe środki i można było je przeznaczyć na ten cel. Tych środków było dużo więcej, bo tam było przewidziane nawet 90 milionów, ale nie byliśmy w stanie, bo ludzie jednak do czegoś nowego ciężko przekonać tak od razu. Bali się, że może to jest jakiś haczyk, że jak to dają pieniądze. Do tej pory działaliśmy, nie dostawaliśmy żadnych pieniędzy. I nie ma co się dziwić, że opór ludzi był bardzo duży. Ale poprzez to, że udało nam się zrealizować choć część z tych wniosków, to zachęta była bardzo duża. I my, widząc, jakie jest zaangażowanie tych ludzi, mieli jeden podstawowy jakby zarzut do tej pierwszej ustawy. W niej było tylko określone, że na rozpoczęcie działalności dostajemy 3000 zł, 4,5 w zależności od ilości. Ta druga ustawa, która weszła, nowelizacja, mówi już o tym, że corocznie Państwo możecie o takie środki aplikować. Czyli zamysł był taki, żeby sformalizować te koła, a ten drugi zamysł nowelizacji polega na tym, żeby jednak tę działalność
bezpiecznie można było prowadzić, że nawet w bardzo trudnym okresie czasu, kiedy Państwo nie będziecie mogli wypracować sobie jakichś środków, lub też są różnego rodzaju tymczasowe zawieszenia działalności, żeby te 3000 zł było w stanie uratować i zapewnić ciągłość. To nie są duże środki, ale myślę, że są środkami, które wystarczają na ten początek działalności. I Państwo potem widzicie, że ta nowelizacja to jest pewnego rodzaju dialog z Państwem. Jeżeli macie jakiekolwiek uwagi, również możecie do nas kierować. My te uwagi przekazujemy dalej i jest możliwość wprowadzenia następnych zmian. Tutaj jest, zapytał mnie wcześniej Pan, dlaczego przy stowarzyszeniach wystarczy 7 osób, a przy kołach gospodyń potrzebna jest większa liczba, czyli 10. Myślę, że dlatego, nie znam dokładnie odpowiedzi na to pytanie, ale domyślam się, że jednak koła gospodyń wiejskich to nie jest tylko jakby zarząd samego koła, bo praktycznie do tego zarządu 3 osoby są wskazane, i 4 osoby musiałyby tylko działać, byłoby to fikcyjna działalność. Myślę, że ta działalność minimum tego 10 osób sprawia, że zachęca się do szerszego propagowania tej idei kół gospodyń wiejskich, do aktywizowania. Między innymi też te progi, które wyznacza ustawodawca. Najpierw muszę się odnieść tak naprawdę do kwestii tradycji, bo proszę pamiętać, że nasze koła gospodyń wiejskich tu działają na terenach odzyskanych, gdzie tak naprawdę trudno zidentyfikować się z jakąś konkretną tradycją. Nasi najbliżsi babci, dziadkowie czy też pradziadkowie pochodzą z różnych terenów, regionów Polski, czy też kwestii wschodniej. I to może być takie problematyczne w wypracowaniu takiego pewnego nurtu wspólnego działania. Mogą być różne, pojawiać się antagonizmy i ja bym widziała, że to może spowodować, że osoby, które będą w danej społeczności pochodzące z różnych regionów, mogą nie chcieć współpracować, bo mogą dojść do tego jakieś takie partykularne interesy prywatne, które mogą ograniczyć, zabić ideę działania. I to niewątpliwie, nawet jeżeli pojawi się w pierwszej chwili taki zapał, to on upadnie, bo nie będzie chętny do tego, żeby dalej występować i ciągnąć pewną ideę. I widzę to niestety coraz częściej, jeżdżąc od miejscowości do miejscowości, że te podziały one mocno uniemożliwiają podejmowanie ich działań. Dlatego też jako przedstawiciel Fundacji DWK apeluję do wszystkich, żeby jednak te koła były zintegrowane. Takim kolejnym elementem, który też może spowodować niemoc w działaniu, to też są brak angażowania młodych pokoleń. Zajęci są zupełnie innymi sprawami, a jednak musimy tworzyć. Koła gospodyń wiejskich powinny być takim zaczątkiem, żeby dalej kolejnym pokoleniom dawać tą wiedzę i dalej ich integrować, żeby mogły oni w przyszłości też również ubiegać się o różnego rodzaju dofinansowania, bo w ten sposób dojdzie do bardzo ważnej takiej wartości wspólnoty z małych, lokalnych miejscowości. Jeżeli bym spojrzała natomiast na zupełnie inny, nie jako człowiek, który pracuje w Fundacji DWK, który daje finansowanie, to też taką, wydaje mi się, pewną rodzaju przeszkodą, to też jest brak miejsc, w których mogą się ludzie spotykać, znam miejscowości, gdzie nie ma świetlic, gdzie nie ma miejsc, gdzie ludzie mogą przyjść, chociaż mają zapał i chcieliby razem działać, ale oni po prostu na zwyczajnym świecie nie mają tego miejsca, które mogliby wyłożyć materiały, które zakupili w ramach różnych projektów i po prostu zrealizować różnego rodzaju projekty. Trzymają w domach, trzymają w piwnicach, przenoszą w jakichś tam kontenerach. Jeżeli na to się środki nie znajdą, na budowanie czy nowych świetli, czy też rozbudowę pewnych elementów, to przy nawet największym zaangażowaniu, przy woli działania, nie uda się dalej prowadzić tego, bo dzisiaj mówią, dobrze, przyjdźcie do mnie, jutro do kogoś innego, ale w pewnym momencie to też jest, te koła gospodyń coraz większą ilość członków mają i no też w domach nie są w stanie się wszyscy pomieścić. Kolejnym aspektem, który należałoby spojrzeć, to są też taki ograniczony zakres działania, to znaczy takiej dostępności, bo są przecież miejscowości, które są daleko od
odłączone od miasta, gdzie mogliby swoje produkty promować, jeździć i sprzedawać. Jest brak takich połączeń lokalnych i nie każde koło gospodynia się gdzie praktycznie żadne. Nie mam takich środków, nie ma pieniędzy na to, żeby mogły pozyskać choćby nawet taki samochód do transportu, czy jak ja tam z wystawą, żeby po prostu spakować. Prywatne samochody pakują, tak? Często wiele samochodów jeździ, to są znowu koszty, a wystarczyłoby, żeby pojawiły się środki właśnie na zakupy dla kół gospodarstw wiejskich zwyczajnego samochodu transportu. To z takich elementów, które mi się nasuwają, zastanawiam się, czy jeszcze może o zamierzeniu nie powiedziałam, tak, to jest właśnie jeden z elementów, żebyśmy włączali jak największą ilość osób do współpracy, dzielili się swoim doświadczeniem, łączyli się międzypokoleniowo, bo tylko wymiana doświadczeń z różnych pokoleń może spowodować, że będziecie jako koło gospodyń wiejskich rosły w siłę i to jest niewątpliwie bardzo ważne. Dziękuję bardzo. Zanim przejdę do ostatniego pytania kierowanego do wszystkich uczestników debaty, to chciałbym jeszcze zwrócić się do pani dyrektor Niemiec z pytaniem, czy widzi pani jakieś ograniczenia z punktu widzenia urzędu, który pani reprezentuje, z tej optyki, z tej perspektywy, czy są jakieś problemy, które należałoby usprawnić, zmodyfikować, poprawić pewne rzeczy, może są jakieś problemy natury proceduralnej? Ja myślę, że my, jeżeli napotykamy jakiekolwiek problemy, to staramy się je po prostu przekazać dalej i one najczęściej są modyfikowane. Myślę, że tutaj zresztą Państwo jesteście po pierwszych rejestracjach, po pierwszych wypłatach, po pierwszych sprawozdaniach i na pewno nie nastręczyło to Wam zbyt wiele trudności. Chyba, że mam inne zdanie, a inne Państwo macie zdanie niż ja, ale my nie spotykaliśmy jakichś wielkich ograniczeń tutaj z tego tytułu. Administracyjnego oczywiście. Tak, jako tak. Bardzo dziękuję. Ostatnie pytanie, bo już czas nas nagli, a każdy z nas jeszcze mamy jeden element naszej konferencji. Chciałbym postawić to pytanie w ten sposób. Jak Państwo uważacie, jakie są perspektywy rozwoju kół gospodyń wiejskich? W takim oto kontekście żyjemy dzisiaj w świecie globalnej wioski. Nomen omen, wioska, ale zupełnie tutaj i teren decyduje. To jest ta przestrzeń mediów społecznościowych. Dzisiaj ludzie realizują swoje potrzeby socjalizacji kontaktów z innym przedstawicielem tego samego gatunku przez media. Jaka jest rola, jaka jest przyszłość kół gospodyń wiejskich właśnie w tym kontekście? Bo przecież to są działania bezpośrednie. Czy to jest rzecz dedykowana, którą można wciągnąć, zaangażować osoby młode i czy one się jaki klucz do nich znaleźć, żeby chciały, czy też internet zdominuje całą naszą rzeczywistość społeczną i koło gospodyń wiejskich przestaną istnieć. I program upadnie za parę lat. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Ja myślę, że przez tyle lat przetrwały koła gospodyń wiejskich bez żadnego wsparcia praktycznie ze strony czy władz, czy nawet lokalnych władz. To jest inicjatywa przez wiele lat kultywowana przez panie, które żyją na wsi, to są ludzie, którzy mają w sobie taką aktywność, że nie ma możliwości, żeby jakiekolwiek normy prawne czy jakiekolwiek inne zabiły w nich. Panie Gminie, przepraszam, doprecyzuję, co stanowi o wyjątkowości, o rzekę tak, kół gospodyń wiejskich, bo to w kontekście jest moje pytanie. Ja myślę, że to ludzie są najważniejsi w tym wszystkim. Jak oni będą chcieli, to nikt ich nie zmusi do czegokolwiek i żadne zachęty, jeżeli nie ma tego w sercu, nikt nie pomoże. Nikt w tym nie pomoże. Tak samo jak nie może ograniczyć żadnego artysty, żadnego pasjonata przed jakikolwiek ograniczenia, znajdzie upust swojej pasji w inny sposób. Ja myślę, że tutaj to pytanie można powiedzieć tak trochę parafrazując. Najlepszą metodą na przewidywanie przyszłości to jest po prostu jej tworzenie. I trzymajcie się tego i wytwórzcie przyszłość, a nie żeby wam tworzyli przyszłość. Myślę, że to będzie chyba najlepsze rozwiązanie. A wtedy my usłyszymy, jakie są wasze zdania na ten temat i postaramy się ułatwić wam tę drogę. Dziękuję bardzo.
Panie Marcinie, proszę. Powiem Państwu tak. Obserwowałem tu Pani wypowiedź, Pani Ani wypowiedź i właśnie Pani Ania tu malutku wcelowała w sedno. A wiecie, jakie sedno? W sedno wielokulturowości u nas. Nie jesteśmy rodowitami zachodniopomorskimi mieszkańcami, proszę Państwa. Niektórzy pochodzą z Białorusi, z Litwy, z Ukrainy. Większość jest ludzi przesiedleńczych. I dlatego koła gospodyń wiążą z kulturą. Bez względu, czy ukraińską, czy polską, czy litwińską, tak? Te koła gospodyń wiążą te kultury. Ktoś ze swojej kultury wyciąga jakieś tradycje, wiążąc je z polskimi tradycjami. I dlatego to jest właśnie to piękne, że teraz w tych czasach zaczynamy się wszyscy dogadywać, gdzie był już okres, gdzie było bardzo ciężko. Ostatnio proszę odpowiedź Panią Annę. W moim przekonaniu koła gospodyń wiejskich mają dużą szansę rozwoju i przetrwają, tak jak doszunki są wpisane w historię wsi, tradycje wsi. Tak liczę też, że koła gospodyń wiejskich są mocno wpisane w tą tradycję. Za sprawą kluczową jednak uważam zaangażowanie młodszych pokoleń. Pomijam fakt, że to one właśnie, te młode pokolenia mogą Wam tutaj pomóc mocno w promocji Waszych produktów poprzez właśnie biegłą obsługę tych mediów społecznościowych, ale przede wszystkim to na nich będzie spoczywała odpowiedzialność tego dziedzictwa, które zostanie wypracowane, przekazania dalszym pokoleniom. Jakie wielkie będzie to dziedzictwo, to będzie przede wszystkim zależało od Was wszystkich. Życzę wszystkim kołom gospodyń wiejskich ogromnych sukcesów i ogromnego rozwoju. Dziękuję bardzo. Konkludując, można powiedzieć, że w przyszłym roku spotkamy się jeszcze w większym składzie, tak? To będzie konferencja poświęcona kołom gospodyń wiejskich, ale już z innej perspektywy. Ale również tak, jeszcze chciałam dodać jedną rzecz. Ale bardzo krótko to będzie. Informacyjnie a propos przyszłości kołom gospodyń wiejskich. Do połowy października Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju podjęło inicjatywę, aby zbadać, w jaki sposób i co ciekawego koła gospodyń wiejskich osiągnęły, jakie mają problemy. Dlatego po całej Polsce jest rozpropagowane w tej chwili spotkania, konferencje. 40 takich spotkań ma być w całej Polsce. Harmonogram wprawdzie jest dopiero rozpisany do połowy września, ale jak będzie tylko jakakolwiek informacja, że będą to w województwie zachodniopomorskim, bo na pewno będzie to i w części koszalińskiej, i tutaj w części szczecińskiej, to tę informację przekażę do doradztwa, aby powiadomiono też my z naszej strony, o ile to będzie możliwe, też koła gospodyń wiejskich powiadomimy, że takie spotkanie będzie możliwe. Tam będzie trzeba się chyba tylko rejestrować, czy też zgłaszać. Regulamin będzie później tej konferencji. Ale wszystkich zachęcam do tego, żeby przynajmniej swoich przedstawicieli na tę konferencję wydelegowali. Dziękuję bardzo. Uważam, że debatę za zakończoną. Chciałem przypomnieć tylko nazwiska osób biorących udział w debacie. Pani Emilia Niemyt, dyrektor Agriu Oddział Szczecin. Pan Marcin Madajczak, współorganizator, rozumiem, Koła Gospodyń Wiejskich w Tucznie. Pani Marzena Domańska, współorganizatorka. Pan dr Marek Habior, rodzin Szczecin. Pan Paweł Klimek, OWES. I na koniec Pani Anna Paola, Fundacja. Dziękuję Państwu bardzo i zapraszam na ostatni już, na ostatnią część naszego dzisiejszego spotkania. To ma być króciuteńkie wystąpienie zatytułowane Polska smakuje. I tutaj zapraszam przedstawiciela Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Czy jest nasz prezydent tutaj? Przepraszam bardzo. Dzień dobry Państwu, nazywam się Anna Sandowska, jestem przedstawicielem, pracownikiem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie. Chciałabym Państwu przybliżyć taką aplikację Polska Smakuje, jaką Krajowy Ośrodek utworzył tutaj w celu promocji produktów rolno-spożywczych, tych najwyższej jakości produktów. I od jakiegoś pół roku na tej aplikacji, na tej stronie internetowej również mogą się rejestrować koła gospodyń wiejskich, aby tutaj pokazać konsumentom i pokierować ich, gdzie mogą zdobyć te produkty najwyższej jakości.